Studio Dziennik, program portalu informacyjnego Dziennik Wałbrzych. Dzień dobry, ja nazywam się Bartek Paulus, a dziś naszym gościem jest Grzegorz Wrublewski, kierownik Zakładu Odbioru i Transportu Odpadów Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Wałbrzychu, czyli najprościej mówiąc miejskiej spółki, która od początku listopada zajmuje się odbiorem i przetwarzaniem śmieci w Wałbrzychu. Dzień dobry, witam. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Panie Grzegorzu, cały listopad miasto rozboziło nowe pojemniki. To była ta rewolucja, czyli przejście ze starego operatora na... na Państwa, tych rozumiem były setki, akcja zakończyła się już, jak wy ją podsumowujecie, bo, bo to trwało cały listopad. Tak, akcja się rozłożenia pojemników zakończyła z sukcesem. Wszystkie pojemniki zostały rozwiezione po całym Wałbrzychu. W tej chwili jeszcze uzupełniamy ewentualnie jakieś zmiany, jakieś informacje od mieszkańców. Pojawiają się, że tutaj jest potrzeba jednak większego śmietnika, tudzież mniejszego, także jest specjalna grupa takiego szybkiego reagowania padająca się z pracowników MZUK, którzy jeżdżą i po prostu takie reklamacje uzupełniają, zamieniają, ewentualnie do, dowożą, jeżeli faktycznie gdzieś coś brakowało, bo w wykazie gminy na przykład nie było ujęte dane gospodarstwo, które się pojawiło świeże, więc, więc trzeba tam dowieść dodatkowe pojemniki. Obrazowo mam wrażenie, że to, prawdopodobnie to jest największa operacja w kraju. Żadne z miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców nie odważyło się na taką operację. Także operacja logistyczna ogromna. Na początek trochę liczb. Do rozstawienia było 20 352 pojemniki na dokładnie mówiąc 13,5 tysiąca adresów. Dodatkowo 600 lokalizacji tzw. Tak gniazd, czyli te duże pojemniki, gdzie mieszkańcy powinni segregować odpady doszły pojemniki na tak zwane bio, brązowe, to jest taka nowość. Tam mieszkańcy powinni segregować odpady zielone, odpady kuchenne. To zaraz o tych pojemnikach mm -hmm. porozmawiamy, czyli na ten każdy adres trzeba było pojechać, zawieść tak. 4-5 pojemników, prawda? Tak, to znaczy tak, do, do mieszkańców trzeba było zawieść pojemniki na odpady zmieszane i odpady odmieszane opakowaniowe, zaś do jednostek gminy których jest 70, trzeba było dowieść jeszcze 500 pojemników y, na y, taką segregację wszystkich sześciu frakcji. Rozumiem, te, że teoretycznie te pojemniki pojawiły się w tych samych miejscach, y, których stały to poprzednie tak, pojemniki. Tak, to było zgodnie z wykazem, y, który otrzymaliśmy od gminy, z wykazem adresów, z wykazem adresów jednostek, także w te miejsca i również wykaz y, gniazd tak zwanych był i w te miejsca y, rozwoziliśmy. Też pojemników jest więcej niż do tej pory, bo dostawialiśmy jeszcze gniazda, żeby ta segregacja była taka prawdziwa i pełna. Także tych gniazd jest na terenie miasta 600 lokalizacji i tam Czyli teoretycznie skorzone, powinno żeby... być łatwiej dojść po prostu z, z posegregowanymi śmieciami. A jeżeli coś jest nie, tak pan tutaj o tym wspomniał, dzwonią mieszkańcy, rzeczywiście zwracają uwagę, że nie wiem, pojemnik jest za duży, za mały. Tak, dzwonią mieszkańcy. W pierwszych tygodniach. Były trzy takie grupy szybkiego reagowania, jak to nazywam, które uzupełniały reklamacje, które nam spływały od, od mieszkańców. W tej chwili została już tylko jedna grupa, i tu też podziękowanie chciałbym przede wszystkim dla wszystkich pracowników MZUK, którzy dzięki ich zaangażowaniu, dzięki pracy przez cały miesiąc, bo w sumie do całego projektu przygotowywaliśmy się ponad dwa miesiące. Pojemniki musiały być przywiezione, pojemniki musiały być składowane, oklejone, oczypowane, następnie rozwiezione. Także operacja logistyczna naprawdę na, na żywym organizmie, bo, bo nie stało się tak, że, że Wałbrzyk zapadł się pod, pod śmieciami. Pod odpadami. W tym samym czasie trzeba było zabierać stare pełniki, Poprzednia dokładnie. firma zabierała nowe. No rzeczywiście spore wyzwanie. E, a to jest. E, bo wy, wy roz, właśnie odbieracie teraz już odpady, odbieracie od początku listopada. Jak podsumu podsumujecie te pierwsze tygodnie, wszystko idzie zgodnie z planem, bo to jest hmm. wasz sprzęt także nowe śmieciarki w Wałbrzychu Tak, ogląda. Mamy nowe śmieciarki, mamy w sumie osiem śmieciarek, sześć dużych, dwie małe, napędzane gazem ziemnym. Te małe szczególnie są przeznaczone na mniejsze osiedla na tam, gdzie są małe domki, tam, gdzie są wąskie uliczki. Plus wynajęcia takich małych śmieciarek jest taki, że niszczą, niszczą infrastruktury. Nie, nie, nie smrodzą, że tak powiem. Nie niszczą gałęzi, nie niszczą trawników, chodników itd. itd. Także to uważam jako duży plus, że, że te śmieciarki, poza tym one są bardzo mobilne. Dwa, trzy, cztery razy wracają na bazę, e, robią zrzut odpadów i, i jadą dalej w trasę. także Ale planujemy podejście, w do kup odbiorze, w po podejście w odbiorze też macie nieco inne, bo poprzednia firma e, e, głównie rano odbierała. Tak, tak. Teraz jest no, na początku nieco z tego inna inna. były problemy, bo mieszkańcy mm, nie mogli się przyzwyczaić, że jeździmy na dwie zmiany. I często jest to były sytuacje, takie, że mieszkaniec przyzwyczajony do, do poprzedniego operatora wystawiał pojemniki na swojej posesji. E, wracając z pracy, widząc, że nie zostały odebrane, chował je. My przyjeżdżaliśmy na zmianie popołudniowej, nie było co do odebrania. No i jakieś tam e, problemy z tego tytułu wynikały, jakieś reklamacje. E, oczywiście kampania informacyjna była cały czas, że jeździmy na dwie zmiany, żeby mieszkańcy się przystosowali, e, żeby można było. E, Bardziej te, te odpady zbierać. Jest w tej chwili, uważam, bardzo dobrze. Już, już mieszkańcy wiedzą. Także jeździmy na dwie zmiany. Do dwo, godziny, od godziny 6 do 14 pierwsza zmiana, a od godziny 14 do 22 druga zmiana. Jak mieszkańcy, skoro mowa o mieszkańcach, jak mieszkańcy Wyobrzyża segregują śmieci, radzimy sobie z tym? E... Jest problem. Na pewno w domkach jednorodzinnych, w zabudowie tej jednorodzinnej jednak mieszkańcy starają się, żeby była segregacja. Gorzej jest na dużych osiedlach. Dlatego tam większą ilość stawiamy tych gniazd, tak żeby po prostu ta segregacja odbywała się i żeby mieszkańcy jednak używali tych pojemników. One mają każde swoje oznaczenie, kolory. Dla rozróżnienia mamy szkło, to są pojemniki zielone, papier niebieskie, butelki PET żółte i, tak jak mówię, doszła nowa frakcja odpady bio. Co do odpadów bio powinniśmy wrzucać, bo to jest nowy, tak jak pan wspomniał pojemnik, prawda? Czyli tutaj mamy przede wszystkim odpady kuchenne, typowe z gospodarstwa domowego i odpady zielone. Czyli w, tak naprawdę w domu powinniśmy dodatkową frakcję w tym momencie segregować. Tak. Co dla was oznaczają źle posegregowane śmieci? Bo my nie robimy tego, prawda, bo tak, bo takie hmm. są przepisy. Mamy swoją instalację, i dużym problemem jest, jeżeli w odpadach zmieszanych, typowych, tak zwanych czarnych śmietnikach, trafi nam się szkło. Ponieważ linia sortująca odpady, jeżeli szkło wpada na, na tą linię, to może po prostu spowodować awarię. Mhm. Dlatego tak ważna jest segregacja. Żeby po prostu ten recykling był bezpieczny i, i żeby nie było żadnych przerw w recyklingu w, na, na, w tej naszej instalacji. Praktycznie w Wałbrzych nie ma żadnego wysypiska. Wszystko recyklujemy, wszystko sprzedajemy, butelki pet, papier, następnie te materiały bio. Są przerabiane na kompost. Jest to odsprzedawane do rekultywacji terenów zielonych po kopalniach, po jakichś wyrobiskach. Także praktycznie Wałbrzych nie zostawia po sobie śmieci. A to jest tak, że jeżeli, jeżeli na przykład, bo wspomniał to Pan o, o tych e, złych śmieciach, których w, w pojemniku na odpady zmieszane się pojawiają, a jeżeli pojawiają się, nie wiem, w butelkach PET czy w papierze, no w butelkach PET, na, PET w pojemniku na przykład karton czy, czy, czy butelka, która tam nie powinna być, bo, no bo Musimy też to chyba problem. jeszcze Mamy oprócz tej linii automatycznej, mamy również zatrudnione osoby, które wykonują po prostu ciężką pracę fizyczną, bo muszą, muszą wyczyścić te, te odpady, tak żeby one się nadawały do recyklingu, do, do dalszej odsprzedaży. Nie może być taka sytuacja, że sprzedajemy <laughs> brudny odpad. Także A to, to jak segregujemy śmieci może mieć w przyszłości wpływ na to, ile będziemy płacić za wywóz tych odpadów? Tak, bo naj, najdroższa y, jest utylizacja y, plastiku. Stąd, stąd hasło prezydenta, pre, pana prezydenta, Stop plastik, ponieważ recykling tego jest, jest bardzo, zwłaszcza worków foliowych, jest bardzo żmudny, bardzo trudny i, i to jest najbardziej kosztowne. Panie Grzegorzu, śmieci wielkogabarytowe to chyba gigantyczny problem, nie tylko pewnie w Tak, i w, tak jak już wcześniej też rozmawialiśmy, instalujemy fotopułapki. Niestety mamy nielegalne wysypiska. Akurat nie będę podawał teraz adresów, ale, ale mamy, mamy z tego tytułu interwencję. Musimy jechać, zgłaszamy do zarządców, żeby uprzątnęli ten teren. No, mamy dwa przoki, tak naprawdę, na, na dwóch stronach Wałbrzycha. I no, dobrze by było, naprawdę dobrze by było, jeżeli mieszkańcy by jednak oddawali te odpady wielkogabarytowe na, na te przoki. A te fotopułapki będą pojawiać się też na, w okolicach śmietników przy wspólnotach, bo pewnie są takie wspólnoty, gdzie notorycznie wyrzucane są śmieci wielkogabarytowe. Będą się tam też pojawiały takie fotopułapki, czy, tak, tak, czy raczej będą, w okolicach firm tylko? Też w, okolic, nie, w okolicach wspólnot jak najbardziej z tytułu właśnie tych odpadów gabarytowych. I bo co to... grozi takiej osobie? Nie? Bo, bo to może, taka osoba może być ukarana, prawda? Będziemy to zgłaszali do Straży Miejskiej i taka osoba otrzyma mandat, niestety. Co dają? Bo mówił Pan o tym, że, że e, pojemniki na odpady są oznakowane elektronicznie, prawda? Co, tak. co, co daje to oznakowanie? E, teraz tak. Czekamy już na rozstrzygnięcie przetargu na, na system RFID. E, polega to na tym, że śmieciarki ze wszystkich czterech stron mają, są okamarowane na zasadzie rybiego oka. Także. E, nie dosyć, że kierowca widzi, co się wokół samochodu dzieje. To jeszcze system pozwala na zanotowanie, na nagranie całej trasy w momencie, kiedy pojazd wraca na bazę, dane są szczytywane. Mamy zapis, gdzie był, jaki odpad zebrał, z jakiego pojemnika. Również w tak zwanym odwłoku jest kamera, która pozwoli sprawdzić, co z danego pojemnika zostało zabrane. I w momencie kiedy no, będzie deklaracja o mieszkańca o segregacji, a niestety z, z, sprawdzimy, że w, z danego... E, z danej posesji zabieramy nieposegregowane odpady, no to będzie zmiana po prostu deklaracji i, i, I podwyżka, opłaty. podwyżka opłat. A to jest tak, że będziecie to robić regularnie, kontrolować właśnie to, jak wracają śmietniki z jakimi odpadami, czy, tak. czy, czy, czy to raczej będzie wyrywkowe? Nie, to, to będzie regularnie sprawdzane. Także, że tak mówię, no, chcemy, żeby ta nasza. Linia sortacyjna w żaden sposób nie ucierpiała, żeby, żeby jednak tam była ciągłość przetwarzania odpadów, żeby, żeby nic się tam nie działo, żeby non-stop był zachowany recykling. Najważniejszy apel na koniec do mieszkańców: segregujmy, zwracajmy uwagę na to, co wrzucamy do jakich pojemników. Dokładnie, dokładnie. To jest taka prośba wszystkich i nam się będzie po prostu żyło lepiej, jeżeli, jeżeli będziemy segregowali te odpady. Po to tych pojemników tyle jest na mieście ustawionych, bo jest ich więcej niż, niż było poprzednio za poprzedniego operatora. Także prośba po prostu, żebyśmy naprawdę segregowali te śmieci. Dbajmy o ekologii i o swój portfel, no bo tak jak pan wspomniał, tak. jeżeli nie będziemy tego robić, no Dokładnie. to czeka nas podwyżka. Grzegorz Wróblewski, kierownik Zakładu Odbioru i Transportu Odpadów Miejskiego, Zakładu Usług Komunalnych w Wałbrzychu, czyli spółki, która od początku listopada zajmuje się odbiorem i przetwarzaniem śmieci w Wałbrzychu. Był gościem programu Studio Dziennik. Bartek Paulus. Dziękuję bardzo za Dziękuję rozmowę. Bardzo.